Więc drodzy Państwo, jest 11:47. Cały czas tik, 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 tik. Co jakiś czas jesiotr. No jesiotry biorą. Jesiotry biorą kulki duże. Zestawy zmieniam cały czas. Jeden karp tylko wpadł. Zobaczcie, 20. 20 na dużych hakach i tam teraz są też 20, tylko inne Robin Red i Demon Hot Demon. No i jesiotry ciągną, ciągną cały czas, tit, 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 tit. Nie mogę przebić się, no ale czekam, czekam, zobaczymy, a rano rozwidni się, jedną rzucę na cukiereczka, na drobniejsze damblesy, coś w tym stylu, na drugą grubo, no zobaczymy. Jeszcze mam pelety 30 mm, 24 kulki mam, 30, no zobaczymy, zobaczymy, kulki 30 mam, zobaczymy jak to będzie. A na tą chwilę zaraz będzie północ i tylko jesiotry. 12:40. Jak widzicie, same jesiotry. Całą noc same jesiotry. Tit, 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 tit. Więc drodzy Państwo, czas założyć jakąś większą kulkę 26 mm. Pozbyć się tego niepotrzebnego przyłowu. Bo cały czas tit, 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 tit. Więc drodzy Państwo, zakładam większe kulasy 26 mm. Tak widzicie, jesiotr, jesiotr za jesiotrem, nic, ti 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 ti, całą noc, ti 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 ti, baja, całą noc, jesiotry i ti ti ti, ta ta ta. Zobaczcie, kolejny jesiotr, całą noc, pokazuję te większe, ale całą noc jesiotry, baja, całą noc jesiotry, kolejny. Widzicie, całą noc jesiotry, dajcie spokój, jak weszły to całą noc, baja, już się rozwidnia, godzina za 5:15. A tam będzie wschód słońca i niedługo będziemy łowić na inne przynęty. Więc cała noc nieprzespana, godzina 4:30 i całą noc tit, 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 tit. Podnęciłem 8 z pompami, samym peletem, 4 po 2 na wędkę, peletem grubym i po 4 z pomby, po 2 na wędkę, samą kukurydzą. O, i już, widzicie, dać się uciągnąć. Jesiotry, całą noc. Jedna, druga, podnosiło, opadało. Dopiero jak wyciągało żyłkę, żyłkę jak wyciągało z kowrotka, to dopiero ściągałem i to te większe, silniejsze troszkę jesiotry, co pokazałem, a tych drobnych to nawet nie nagrywałem. Nie dochodziłem do niektórych brań, bo jak poszło do góry, to i opadło i całą noc tak, takie badziewie. Kulki, 26, 20,
Jak nie wierzycie, zobaczcie sami. Zobaczcie rano, zresztą wam pokażę zestawy. I to samo było. Duże 26. To są 26, 20. Wszystko ti. No i teraz założyłem mniejsze podajniki. Mniejsze przynęty będę w dzień używał. No i zobaczymy. Skróciłem dystans. Teraz o dwa długości kija. I zanęcić będę krócej. Teraz, no i zobaczymy. Następnej nocy co będzie, ale zanim będzie druga noc, to musimy cały dzień jeszcze poczekać, powędkować i zobaczymy w dzień co pyknie. Tak jak mówię, te karpie miały po 7,5 kg pełnouski i goły. 7,5 kg miały, niecałe kilo waży siatka, no to 6,5 kg pełnouski, 6,5 kg goły, no i taka 4,5 kg tam ko 5 kilo karpik i jeden ładny amur, a tak to same jesiotry. Więc wędkujemy dalej i zobaczymy co nam piątek przyniesie. Widniutko się zrobiło, co mamy tym razem. Godzina 5:02. I co tutaj jest? Co to karpik nieduży? Zaraz zobaczymy. Amur. Amurek. Amurek kukurydzą nęciłem, to jest amurek. I tak wygląda. Taki z rana miłośnik słodyczy, czyli kukurydzy. 75 cm. 75 cm. Dobrze. Baja. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki ładny płyń. Żółty. Zmienię na co innego, na jakiegoś popapa. Zobaczymy, jakiegoś popapa założę, może wyżej nie będą brały, więc zakładam jakiegoś popapa. Mówię, cztery, po dwie na wędkę.
systematycznie, niewiele, ale co ileś godzin. Po drugą mam chyba karpia. Zobaczymy. To chyba jesiod nie jest. Ewentualnie amur. W końcu. Chyba, że jesiod bokiem się zapiął. Bo już tak dzisiaj miałem. Też myślałem, że karp bokiem szedł. Bo się zapiął za brzuch. No zobaczymy. Pozanęciłem. No i zobaczymy po zanęceniu. Może wejdą w końcu. Zobaczymy, co to jest. Na razie nie wyskakuje, to nie jesiotr. Nie, jesiotr by już wyskoczył. Bo już był u góry. No pokaż się. Chyba będzie karp. Nie widzę jeszcze. Nie chcę mu wyrwać. Bo on w swoją stronę, ja w swoją stronę i po prostu ryba wygrałaby ze mną. Nie mogę go podnieść do góry. Nie chcę wyjść, pokazać się. Może teraz. Amur by się pokazał. Karp to będzie. Zobaczymy jaki. W końcu. No kotuje się, kotuje, a nie widać go. Zobaczcie, jak się kotuje. Jesiot bokiem. Ach. No widzicie, mówiłem. Bokiem za ogon, jesiotr. Ach, bo szkoda. Dlatego tak ciężko szedł. Zobaczcie, ile tego tu jest. Zobaczcie, ile tego tu jest. Byłem pewny, że karp. Baja. Dobra, zmieniam przynętę. Jechało, jechało teraz z hamulca. Ciężko mi powiedzieć, może chyba, że znów się podczepił ten jesiotr, no ale wybierało. O, to będzie karp. Zobaczcie, tylko tu mam klip. To będzie karp. Tu jesiotr wyskoczył, ale tu mam karpia. Na klipie mam, żeby nie zerwał mi z klipa. Muszę podciągnąć trochę. To będzie chyba karp.
Muszę bluzę zdjąć, ciepło się zrobiło, drodzy Państwo. Tamtą drugą chciałem zarzucić. Chodź tu, chodź tu, chodź. Co to jest? Pokaż się. Zobaczcie, jak gumę wyciągnęło krętlik przy braniu. Kolorowy karp? Nie, amur. Amurek, ale nieduży. No ale zawsze to inna ryba. Intensywne branie było. Nieduży, ale jest. Amur. Teraz muszę szybko go opędzlować, żeby nie poczuł podbieraka. Wybiera. Chodź, chodź do pezusia. Jeszcze odwrót i siata. Haha, ach, wyskoczył. Widzicie? Nie chciałem złamać sztycy. On wyskoczył. Więc jeszcze raz go podbierzemy. Już jest chyba dobrze zapięty. Dobrze. Wyskoczył. Nie chcę złamać sztycy. Ale mnie uflogają te ryby. Najpierw zważymy. 950 waży siatka. 6 kilo. No 5 kilo. 5 kilo amurek. Baja. Jest pyta. Po się zrobiło, rozebrałem się. Mam coś znów. Zobaczymy co. Na dwie małe szósteczki. Sfermentowane kukurydzki. Żółte, mała sfermentowana kukurydza razy dwa. Delikatnie idzie. Jesiot by wyskoczył. Co to jest? Co to jest? O, no i dobrze. Jesiot by wyskoczył, wyskoczył. Tak mówię, dwie sfermentowane kukurydzki.
i jesiotr. Dobra, przerzucam. Kolejny Pinokio. Jesiotr. Same jesiotry. Jak widzicie. Prawdopodobnie mam amurale. Wplątał mi się w tamtą wędkę. Zobaczymy. Bo to jechało równo. Karp to nie będzie. Zobaczcie jak. Amur. Nieduży amurek. Więc weźmiemy go z tego podbieraka. Delikatnie zapięty. Lepsze te amurki niż te jesiotry. Kukurydzą nęcone to weszły. No znów odjechał tak wcześniej. Pomału idzie, ale jak dotnie podbieraka, to wiecie co się dzieje. Muszę to szybko zrobić. Wyszedł, uciekł, spiął się. A no widzicie, tamten podbierak jest lepszy. Wyskoczył i się spiął, trudno. Chyba drugiego amurka. Godzina 9:35. Szybko wziął. Tamten się spiął, wyskoczył. Widzicie, tamten podbierak jest ciężki. Ciężki jeszcze, jak jest namoczony, to jest ciężki. Ten jest lżejszy, większy. Lepiej mi się dusza sztyca tym podbiera. Od tamtego się odzwyczaiłem. Karpik czy amur? Co to jest? Kukurydzą podsypane, to amurki weszły. I dobrze, dobrze. Jesiot to na bank nie będzie, bo już by wyskoczył. Chyba, że bokiem się zapił, ale nie, wątpię. Na mura stawiam. Stawiam. Czy karpik? Karpik! No! Dajcie spokój, maluszek. W końcu karpik. No i dobrze. Mały, ale jak to się mówi, wariat. Taki maluszek, o, więc go, o, już się odczepił praktycznie, niech płynie, odczepił się, widzicie, odczepił się, bo widziałem przynętę, że była odczepiona, dobrze, no, dambelka, banan, i tak to leci. Dobrze, przerzucam. Co mamy tym razem? Amur. Amurek. Obydwa podbieraki są tam, więc popuszczę. Napniemy. Mamy amura.
miłośnik kukurydzy. Teraz to muszę zrobić szybko, profesjonalnie. Pierwsze podejście i do góry. Ach, wyskoczył. Widzieliście, jak pięknie wyskoczył? Szybszy był ode mnie, szybszy był od pyzy. Bo one tak tylko dotkną leciutko. O! Zobaczcie. 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 Niestety teraz przegrał. No ładny. Najpierw odepniemy rybę. Odepniemy, zważymy, jak jest w siatce, tam jedzie, jest zero. Cztery kilo. Czwórka. Kureczka, pamiątkowe zdjęcie. No i jesiotr. Więc zwracamy mu wolność. No. Tam jedzie. Zobaczymy, co tam jest. Bo coś jedzie. Jechało. I widzicie, tak to jest z tymi jesiotrami. Nie, muszę ściągnąć, zobaczyć. Akurat przerzucę obydwie. Jest coś. No widzicie, dublet. I to może być też amur. Też może być amur, bo wybierało żyłkę. Tukło się, zaciął się, wybierało żyłkę. Też może być amur. Czyli dublet w amurach. Prawdopodobnie. No i dobrze, kto sypie, ten zbiera. Podsypałem, zmieniłem przynęty i weszły amurki, ciepło się zrobiło, ale niedługo, za parę dni, na weekend będzie zimno, zimne noce, deszczowe, burze, to wykorzystać trzeba moment. Co mamy? Zacze. Chyba że bokiem się zapiął. Nie widzę, nie mogę na siłę, bo nie mogę podnieść. Nie widzę jeszcze stopera gumowego nad podajnikiem. Amur będzie. Skręcę trochę. Nie, jesiotr.
Myślałem, że amur. Bokiem chyba się zapiął. No, mówiłem, zobaczcie, bokiem. Bokiem zapięty, dlatego tak ciężko. Szedł, ale ładna ryba. Widzicie? Pinokio. Baja. Kolejny, zobaczcie, jaki ładny. Dużo ich, dużo, dużo. Nie wszystkie nagrywam, bo niektóre są mniejsze, ale te co większe. Jakby urosły, to piękne by była walka z nimi, ale mam dość tych jesiotrów. Ładny, ładny kawał miecha. Baja. Jest coś. Zobaczymy tylko, co. Co mamy? Leszcza. Gdzie to zapisać? Nie chcę brudzić podbieraka. Gdzie to zapisać? Drodzy Państwo, leszcz po raz pierwszy. Leszcz po raz pierwszy. Zobaczcie, jaki ładny, ładna łopata. Zobaczcie, dobra baja. Kolejny dinozaur. Baja. Kolejny, drodzy Państwo, zobaczcie, jaki ładny. Pełno ich. Drodzy Państwo, nie wiem, co zakładać, naprawdę nie wiem, co zakładać. Dwudziestki, dwudziestki szóstki. No wszystko już próbuję, wszystko. Towaru mam, przynęt mam. Wszystko. Zobaczcie. Zobaczcie, drodzy Państwo, żebyście nie mówili. 21 pelet. Kulasy 26, Robin Redy 26, to 21 było, 26 kurze, wszystko próbuję, większych, mniejszych, 20. Twarde, Tiger, dwudziestki, 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 Robin Redy, kulki pop-upy, dwudziestki, teraz wziął na żółtą, edycja limitowana, pop-up z Mailan, piętnastkę, no wszystko, co zakładam, dwudziestki, dwudziestki, na tą wziął, jeszcze zobaczycie, że jest. I tak mówię, zobaczcie sami, co nie założę, to jesiotr. Na tą pieprzową, w tej pozycji, zobaczcie, pop-up, wysoko, wysoko pływa, nisko i wysoko, zobaczcie. Wziąłem ją wyżej, żeby nie była przy dnie. Zobaczcie, jak jest wysoko. Widzicie? O długość przyponu.
teraz już tam nie mam sposobu, naprawdę nie mam. Na jednej drugiej cały czas i wszystko próbuję, różnych wariantów, różnych przyponów, różnych kulasów. I jesiot, i jesiot, 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 jesiot. Po rzucie nawet nie mogę tego sygnalizatora wziąć, od razu odjazd. Wszystkiego nie nagrywam, ale te jesiotry są przerąbane. Jak będzie przez resztę dni, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, do środy 5 dni jeszcze te jesiotry brały, to szok. Nie będę musiał ich nagrywać, bo w końcu mi braknie kamery, jak każdego będę nagrywał jesiotra. Więc co fajniejsze sztuki. I już sobie odpuszczę nagrywanie tych jesiotrów. Ale uwierzcie mi, że co nie założę, to jesiotr. Kolejny. Mam w końcu coś większego. Na pewno nie jesiotr. Bardzo ciężko idzie. Muruje, muruje. Może być duży karp. Ale z takich leniuchów. Jesiotr. Ale dlaczego on tak ciężko idzie? Za brzuch chyba się zaczepił. Bo bardzo ciężko idzie. Zobaczcie. Siłowo. Zobaczcie, jak ciężko idzie. No, bokiem. Sam środek. Oj Boże, ja już nie mam pomysłu. Drodzy Państwo, nie mam pomysłu. Ochłodzę się trochę. Zobaczcie, nie mam pomysłu już na nie. Myślałem, że karpa tu za brzuch, za ogon. No, cały czas biorą, jak głupie. Zobaczcie, dlatego tak ciężko szedł. Widzicie? Nieduży. Nie wiem już który, ale jak 5 dni ma być takie, przez 5 dni mam jesiotry łowić, no to dziękuję. Więc kolejny dinozaur. Bajo. Kolejny. Szlak mnie trafi. Naprawdę z tymi rybami. Z tymi jesiotrami. Baja. A więc odwiedził mnie kolega Sławek, ma amura. Ja też mam amura. I zobaczymy. W końcu po tych jesiotrach amurek.